Witajcie, cześć, dzień dobry w kolejnym poradniku, którym staram się ratować wasze portfele. Film będzie odpowiedzią na dziesiątki pytań, jakie mi zadajecie, typu na przykład, co zrobić, gdy wymieniłem czujnik, a problem się nie zlikwidował. Czasem zdarzy się sytuacja tego typu, że na przykład bardzo prostą rzeczą może być klimatyzacja. Dobiliśmy do klimatyzacji gazu, klimatyzacja nie działa, natomiast komputer nie monitoruje żadnego błędu, jeśli chodzi o kwestię układu, i my nie wiemy, co z tym dalej zrobić, mimo że wydaliśmy czasem już spore pieniądze, bo ja mówię w tym momencie o prostym czujniku klimatyzacji, który oczywiście mam tu przed sobą, dlatego akurat naprowadziłem na czujnik klimatyzacji, natomiast może się okazać sytuacja, że wymienialiście czujnik na listwie ciśnienia paliwa, bądź jeszcze jakiś inny czujnik, który monitoruje sobie na przykład wałek rozrządu i tak dalej, i tak dalej. Są to czasem czujniki bardzo drogie, kosztujące kilkaset złotych. Wymiana nie zawsze będzie szła w parze. No i często, gęsto sytuacja się rodzi problemowa, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. Otóż jeżeli mamy ze sobą tester, będziemy również musieli się zaopatrzyć w jakikolwiek prosty miernik. No i teraz tak, co zrobić z takim czujnikiem, jeżeli chcemy stwierdzić, co ten czujnik tak naprawdę może zrobić. Więc tak, nie mając testera, jeżeli jesteśmy u kogoś, kto nam nabijał klimatyzację i stwierdził, że na przykład ilość gazu jest taka, bądź jest taka i tak dalej, bo on to widzi na podstawie ciśnienia manometrów, czyli manualna metoda, która sprawdza się, można powiedzieć, w 100%, o ile nie ma jakiegoś tam przekłamania, o tyle taki czujniczek, wartość tego ciśnienia musi nam przełożyć na wartość napięcia, bo jak wiecie, nasz komputer, czy jakikolwiek tester, czy cokolwiek, on odczytuje parametry napięcia. Więc to ciśnienie musi zostać zamienione na wartość, która musi być odczytywana przez komputer. No dobra, gościu, gadasz o czymś takim, ale co z tym dalej zrobić? Więc tak, najprostszą rzeczą, od której musielibyśmy, słuchajcie, zacząć, to jest sytuacja tego typu. Wchodzimy sobie w najprostszą przeglądarkę, gdziekolwiek, wpisujemy sobie pinout i ja tu wam w tym momencie podam przykładową rzecz, którą tak na chybcika sobie znalazłem. Dlaczego mówię, musimy sobie wpisać pinout? Dlatego, że bardzo często jest tak, że w obcych językach już to było gdzieś tam poruszane, a u nas w kraju nie. Mówimy tutaj o wyjściach oczywiście, który pin przypisany jest do czego. No i tak jak w tym momencie tutaj widzimy na ekranie, pin pierwszy to jest masa, pin drugi to jest zasilanie i pin trzeci oczywiście to jest już wyjście czujnika. Bardzo często, gęsto jest tak, że to wyjście trzecie, czyli to wyjście środkowe zazwyczaj, jest pinem wyjściowym w czujnikach, aczkolwiek nie ma to jakiejś tam reguły, żebyśmy tu się tutaj oczywiście nie czepiali słówek, że wpisaliśmy czujnik i oczywiście wyświetlił się nam, ale pin zewnętrzny któryś tam jest jako wyjście. Na pewno od czego trzeba zacząć, to od tego, że czujniki tego typu, które są, one pracują na 5 V, dlatego że pracując w instalacji musi być jakiś punkt odniesienia, który może być masa, bądź ewentualnie plus 5 V, względem którego czujnik sobie robi pomiary. No i dobra, gościu, gadasz, ale co dalej z tym zrobić? Więc tak, w pierwszej kolejności sprawdzimy sobie, czy na pinie pierwszym i na pinie drugim mamy faktycznie zasilanie. Masę, jeżeli sprawdzamy, w pierwszej kolejności sprawdzamy, no zazwyczaj sprawdzamy plusa, bo od tego zazwyczaj większość osób zaczyna, więc masę łapiemy sobie na przykład na karoserii bądź silniku i sprawdzimy sobie to 5 V, które jest. Następnie, jeżeli to 5 V mamy złapane, wtedy sprawdzamy sobie, czy ta masa faktycznie jest również podczas pomiarów, czyli czy między pinem pierwszym a drugim faktycznie jest te 5 V, wtedy wiemy, że ta masa jest i te 5 V jest prawidłowe. Bo sytuacja może wyglądać w ten sposób, że jeżeli nie będziecie mieli na przykład masy, to wasze 5 V ucieknie, bo nie będzie żadnego pomiaru. Tak samo jest i przy napięciu zasilającym.
jeżeli zdarzy się sytuacja taka, że na przykład macie pin zielony, macie wtyczkę zieloną, gdzieś tam przewód, bardzo często, gęsto sytuacja jest jaka. Ktoś czasem na amatorkę i podchodzi i robi coś takiego, że bierze sondę, bierze próbówkę, wbija w kabel. Ten kabelek sobie jeździ, przychodzi zima, przychodzi wilgoć, do przewodu dostaje się woda, wilgoć i następnie przewód zaczyna się robić zielony i przestaje sobie łączyć. Najnormalniej w życiu. On fizycznie jeszcze jest, coś tam przez niego przechodzi, bo jeżeli coś tam wytworzy się, jakaś rezystancja w takim zielonym tlenku, który się wytworzył, to on częściowo przewodzi. I sytuacja może być taka, że my pomiary tak naprawdę na mierniku w takim przypadku będziemy mieli. Może się okazać tak, że bez obciążenia my sprawdzamy, te 5 V faktycznie jest. Natomiast jeżeli jesteśmy od razu przy pomiarze napięcia, pamiętajcie o pewnej rzeczy. Próbówka w rękę. Nie mówię oczywiście o żarówce 21 W, bo czasem właśnie spotykam takie punkty, które do pomiarów używają żarówki 21-watowej. No jest to bardzo wielki błąd w sztuce, dlatego że sterownik silnika, on nam daje te 5 V, ale to nie znaczy, że to jest elektrownia, która faktycznie zasili nam cały samochód 5 V i my możemy sobie nawet podpinać ładowarki do tego z telefonu. Dlatego wykorzystajmy do tego najnormalniej malutką próbóweczkę, którą zasymulujemy już małe obciążenie i pod tym obciążeniem dalej te 5 V podczas pomiaru ma być. Czyli my sprawdzamy, faktycznie 5 V jest, dopinamy sobie do tego próbówkę. Możemy wtedy nawet względem masy, jeżeli wiemy, że te 5 V faktycznie jest. Oczywiście nie podlega dyskusji, że ta masa może też być gdzieś tam utleniona, więc tutaj pomiar, pamiętajmy, zróbmy sobie pewny, żebyśmy mieli między tym pinem, który był pierwszy, a drugi w pomiarze, czy na tym pokazie, co Wam pokazałem, czujnik, żeby faktycznie to napięcie pod obciążeniem było. No dobra. Ale co dalej z tym zrobić? No mamy sprawdzone, mamy 5 V, więc gościu gadaj konkretnie dalej, o co chodzi. Więc słuchajcie, coś takiego. W sieci można wygrzebać bardzo prosto. Jak widzicie, tutaj jest tabelka. To jest tabelka jakiegoś tam przykładowego czujnika ciśnienia. I tak jakbyśmy się tutaj czepili, na przykład, słuchajcie, w pierwszej rubryce, pierwszy punkt tutaj od góry, który leci, to jest wartość zerowa ciśnienia. Zerowa ciśnienia, natomiast jego napięcie wyjściowe, jakbyśmy się uczepili tak bardzo dokładnie, jest 0,5 V. 0,5, wiadomo, czasem jest 0,6 V, są jakieś tam niewielkie tolerancje zawsze w każdym czujniku. No ale przyjmijmy założenie, że mamy 0,5 V przy ciśnieniu zerowym. Czyli jeżeli my sobie ustalamy określony czujnik, wpisujemy go model w sieci, ustalamy sobie, jakie piny zasilające ma, natomiast przechodzimy do tego później, co on nam pokazuje na wyjściu, czyli na tym trzecim pinie środkowym, który tutaj akurat w tym przypadku jest, ma być faktycznie przy zero ciśnienia, czyli wykręconym czujniku, faktycznie te 5 V ma, przepraszam, 0,5 V, jeżeli się przejęzyczyłem gdzieś tam, żeby nie było, ble, 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 ble. Ma być te 0,5 V, czyli 0,5 V ma być na wyjściu. Następnie później już jest sytuacja inna, bo mając ciśnienie, ta sytuacja się już zmienia, więc jeżeli mamy nabitą klimatyzację, w której mamy na przykład wbite mamy na przykład 10 barów, czyli tak jak tutaj w dolnej rubryce mamy 10 barów, spokojnie jakiś tam ktoś nabił nam klimatyzację, to w ten czas na wyjściu takiego czujnika mamy 4,5 V. Akurat ten czujnik, który tutaj jest, to jest czujnik jakiś do pomiaru do, powiedzmy, tamtych 10 barów, więc to nie jest jakiś tam czujnik z klimatyzacji, bo w klimatyzacji panuje wyższe ciśnienie. Natomiast, jeżeli to jest taki przykład oczywiście tylko, więc widzicie, według tabelki możemy sobie sprawdzić, że w klimatyzacji faktycznie na manometrze, na tym wskaźniku od klimatyzacji wyszło, że jest 10 barów, a nasz czujniczek pokazuje napięcie na wyjściu voltów 3. Więc już jednocześnie mamy odpowiedź, że jeżeli pokazuje 3 V, to mamy gdzieś w granicach, no kurczę, powiedzmy 6 barów. Czyli on widzi faktycznie 6, mimo że jest 10. Co później oczywiście wraz z temperaturą może się przekłamywać. Jeżeli byśmy się uczepili również jakichś tam podobnych rzeczy, może się czasem zdarzyć sytuacja taka, że wyświetli się Wam tabelka. No i tabelka również to samo nam pokazuje, czyli mamy wartość ciśnienia,
względem tutaj tej osi, tutaj to już mamy wartość wyjściową, jaka powinna być pokazywana. Także widzicie, bardzo prostym metodą można sobie ustalić, co tak naprawdę nasz czujniczek pokazuje. Ale mając tester, jak już jesteśmy przy takim zagadnieniu, może się zdarzyć sytuacja taka, że mamy komputer i bardzo dobrze, jeżeli go mamy. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać tak, że wy sprawdziliście wasz czujniczek i faktycznie on na wyjściu przy samym czujniku, jeżeli mamy możliwość sprawdzenia, oczywiście są do tego długie sondy, gdzie we wtykę można sobie wbić przez tą uszczelkę silikonową, zrobić pomiar, a nie wbijać w przewód. Także zwracajcie na takie rzeczy uwagę. Jak robicie gdzieś tam jakiemuś klientowi samochód, no to starajcie się, żeby to miało ręce i nogi, bo wierzcie mi, że za jakiś czas to wyjdzie. Naprawdę wyjdzie. Nakuty przewód, jedno, że brzydko, paskudnie wygląda, zaczyna się łamać, to poza tym dostaje się woda, zaczyna go zjadać, a jak wiecie, o klienta trzeba dbać, a tym bardziej jak zrobicie raz rzetelną robotę, to wiecie, że on do was wróci. Bądź jesteście właścicielem samochodu i robicie sobie przysługę, żeby się cieszyć klimatyzacją. Natomiast tak, co jak mamy tester i nasz czujniczek został sprawdzony? Wchodzimy sobie w parametry rzeczywiste i mając parametry rzeczywiste, na przykład uczepimy się czegoś takiego jak... O, mamy... Czujnik temperatury paliwa. Zaznaczymy sobie Bach i Bach. I tu jest rzecz jaka. Bardzo często, gęsto jest to sytuacja taka, że jest to rzecz bardzo mało, widzę, poruszana i sprawdzana przez mechaników. Dlatego, że oni wiedzą, gdzie się wpina wtyczkę, jak nie ma błędu, to znaczy, że wszystko jest ok. A nie tędy droga. To nie znaczy, że jeżeli czujnik nie monitoruje czegoś, to znaczy, że on jest prawidłowy? Nie. Czasem może się okazać sytuacja taka, że on pokazuje wartość napięcia z przekłamaniem bardzo dużym i w ten czas już się robią schody. Bo na przykład w tym momencie jesteśmy przy czujniku paliwa. Co się stanie, jeżeli czujnik temperatury paliwa będzie pokazywał nam bardzo wysoką wartość? No to wtedy tryb silnika może chodzić w trybie ograniczonym, ciśnienie może być zmniejszone, bo jest to czujnik bezpieczeństwa. A jak wiecie, w układzie ciśnienia paliwa panuje no, bardzo wysokie ciśnienie, więc żeby się coś nie wydarzyło niepokojącego, czasem może być nawet sytuacja taka, że nasz sterownik nie da zgody na pracę silnika. I wcale nie jest to powiedziane, że ten czujnik musi zostać zapisany i wyrzucony w błędach jako błąd czujnika ciśnienia paliwa. Nie, dlatego że on na przykład przy ciśnieniu, tak jak w tym momencie widzicie u mnie, nie ciśnieniu, tylko przy temperaturze, faktycznie mamy 41 stopni temperaturę paliwa, ale on będzie pokazywał, że temperatura paliwa jest u mnie 100 stopni, więc komputer uzna, że ten czujnik jest dobry i pokazuje 100, gdzie my wiemy faktycznie, że ta temperatura paliwa jest inna. No, temperaturę paliwa zmierzyć może być troszkę ciężko, bo wiadomo, że to jest na silniku, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, dlatego że możemy sobie termometr dzisiaj dostępny, który możemy sobie sprawdzić, jaka temperatura faktycznie wężyka paliwowego jest. I już będziemy wiedzieli, że na przykład nasze paliwo jest w granicach 30-40 stopni, a czujnik pokazuje to. Natomiast rzecz jest jaka? Do czego zmierzam? Dlaczego wam pokazałem w tym momencie parametry rzeczywiste? Bo my widzimy wartość, która jest temperatury pokazywana, tak? Natomiast może się okazać sytuacja taka, że czujnik temperatury paliwa macie w blokach pomiarowych jako podane coś takiego jak MV. No właśnie. I jeden powie, no co to MV znaczy? No coś ten komputer pokazuje, ale nie wiemy co. To są miliwolty. Tylko testery pokazują to bardzo dziwnie. Czasem pokazują w woltach, czasem w miliwoltach, czasem jest to jakoś dziwnie oznakowane przez producentów, ale dotyczy tego samego. I tak jak wiecie już z poprzedniego tego, co wam tłumaczyłem, przy określonej wartości temperatury, czyli parametrach, jakie szczytuje czujnik, ten parametr jest przenoszony na napięcie. I wyjściowe napięcie mojego czujnika jest 2412 mV, co daje 2,4 V. No pominę to, co jest tam dalej, te 12 już gdzieś tam setek nie poruszamy, bo zawsze są błędy pomiarowe. Natomiast mamy 2,4 V. Ale sytuacja jest jaka? Gdyby się wam zdarzyła taka powinność, że na przykład sprawdziliście przy samym wyjściu czujnika, faktycznie macie
napięcie wyjściowe 1,5 V. A do sterownika i sterowniku, czyli w tym momencie w blokach pomiarowych, mamy 2,4. To więc taka sytuacja już musi Was naprowadzić na to, że Wasz czujnik jest dobry, on faktycznie na samym wyjściu czujnika pokazuje wartość prawidłową, czyli to napięcie jest faktycznie adekwatne do tej temperatury, jaka faktycznie panuje, czy ciśnienia, w zależności od tego, o jakim czujniku mówimy. Natomiast Wasz sterownik widzi napięcie nie 1,5 V, tak jak powinien na przykład mieć na czujniku. Przykładowo, mamy przy czujniku robimy pomiar 1,5 V, jesteśmy w sterowniku, robimy sobie odczyt parametrów rzeczywistych i mamy, ba, 2,4 V. No ktoś by powiedział, no chłopie, no to jest tylko 1 V różnicy. Tak, 1 V różnicy, tylko że może się okazać, że czujnik Wasz pracuje raptem od temperatury 0,5 do 4,5 V, czyli ten 1 V to naprawdę dla pomiaru czujnika i odczytu komputera będzie bardzo dużo. Natomiast co i do czego naprowadzam sytuację taką? Jeżeli sprawdziliśmy, że na wyjściu czujnika mamy 1,5 V, a sterownik widzi 2,4 V, to już musimy sobie zdawać z tego sprawę, że prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo przypadków, wierzcie mi, naprawdę spotkałem tysiące różnych, może się okazać, że Wasz pin, który jest w komputerze, ma zieloną wtykę. Może wtyka ma zielonego pina. O, tak byłoby to bardziej sprecyzowane. Bądź na przykład Wasz przewód gdzieś tam został załamany w instalacji i do niego dostała się woda i wytworzyła się jakaś rezystancja, która gubi najnormalniej w życiu to napięcie. Więc jeżeli sobie sprawdziliście, że na Waszym czujniku wychodzi napięcie takie i takie, a Wasz komputer odczytuje wartość taką i taką, to już kontrolka się Wam powinna zaświecić, że macie problem z instalacją. Więc w ten czas nie gonicie do sklepu, nie wyciągacie czujnika, który by był z firmy ble, 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 z wysokiej półki, czy powiedzmy czasem zdarzy się sytuacja taka, że ktoś zakupił czujnik, wiadomo, że tego czujnika już oddać nie można, dał za niego 200 zł, no nie, no wie pan, no ten czujnik nie pomógł, na pewno trzeba kupić oryginalny. No to więc ten człowiek zesperowany leci do sklepu, kupuje czujnik oryginalny, za który płaci 300, 400, 500, 600, a czasem nawet jeszcze więcej. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że problem jak był, tak dalej, problem jest, samochód chodzi w trybie awaryjnym, albo w ogóle nie chce chodzić, albo klimatyzacja się nie chce załączyć, albo jeszcze coś innego, w zależności od tego, jaką rzeczą poruszamy. Także będziecie wiedzieli, że jeżeli macie przekłamanie między wyjściem czujnika a tym, co odczytuje Wasz komputer w miliwoltach, bo nie czepiamy się wtedy temperatury, to faktycznie ta różnica będzie pochodziła z instalacji. No dobrze, ale ktoś by zadał pytanie. No to okej, ja sprawdziłem sobie czujnik. Na wyjściu z czujnika mam 1,5 V, a do sterownika dochodzi... Do sterownika dochodzi zaraz 1,5, dochodzi na przykład... No nie, 0,5 V, prawda? Czyli mamy 1,5 V wychodzi z czujnika, 0,5 wchodzi do komputera. No to będzie akurat odwrotność. Dlaczego odwrotność? Dlatego, że słuchajcie, rzecz jest jaka. Na pinie, dlaczego napięcie, wartość napięcia na wejściu do sterownika będzie wyższa w przypadku na przykład tego czujnika, który poruszaliśmy tutaj? Dlaczego będzie na wyjściu komputer widział wyższe napięcie, jeżeli rezystancja jest zwiększona w przewodzie, a nie mniejsze napięcie, bo to napięcie powinno wychodzić inne? Dlatego, że zawsze na pinie, który jest od komunikacji, występuje jakiś potencjał napięcia i bardzo często, gęsto jest tak, że oprócz tego 5 V, który jest na zasilaniu, jeżeli odepniemy czujnik, to na tej linii czujnika pojawia się pełne 5 V, żebyśmy to mogli dobrze zrozumieć. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że na przewodzie pomiarowym po wypięciu czujnika może być 4,5, mało prawdopodobne, ale że będzie 5 V, to jest bardziej jak pewne. Po prostu to napięcie jest do pomiaru względem na przykład masy, czyli czujnik nasz dusi te 5 V pomiarowe do masy i w ten czas my uzyskujemy 4,5 V przy maksymalnym na przykład ciśnieniu, a 0,5 V przy jakimś tam delikatnym, niewielkim pomiarze. Czyli na przykład czepiliśmy się czujnika, który Wam pokazywałem wcześniej, tabelkę. Tam było 0,0, jeśli chodzi o ciśnienie,
a wartość czujnika było 0,5 V, czyli 0,5 V miał, dusił 5 V do masy i uzyskiwał tylko 0,5 V przy zerowym ciśnieniu. A jeżeli rezystancja przewodu będzie zwiększona, to w ten czas to napięcie będziemy mieli wyższe. I tu jest właśnie ta odwrotność. Jeżeli będziemy mieli przewód przywarty, czyli gdzieś w naszej instalacji cała wtyka jest zielona i zjedzona i coś tam się wytworzyło przywierającego, nie mówię, że wykonuje, że robi zwarcie, dlatego że jeżeli by było zwarcie, to najnormalniej w życiu nie wystartuje w ogóle. Natomiast jeżeli będzie przyśniedziałe, bądź takie te tlenki i naloty się zrobią zielone, to w ten czas będzie sytuacja tego typu, że będzie nam przywierało i to napięcie wejściowe do komputera będzie mniejsze, żebyśmy to mogli zrozumieć dobrze. Będzie wychodziło z czujnika na przykład 4 V, a do komputera będzie dochodziło, czy nasz komputer będzie odczytywał voltów 2. Czyli już będziemy wiedzieli, że gdzieś coś przywiera, co nie znaczy, że jest zwarcie. I takie coś Wam nie wyjdzie na pomiarach miernikiem, jeżeli sprawdzamy sobie coś na zwarciu. Dlatego, że bardzo często gęsto jest to rezystancja wyższa, czyli może być kilka kilo, może być powiedzmy kilkanaście kilo, ale już coś tam względem masy zaczyna się niepokojącego dziać. Także myślę, że tym filmem pomogłem Wam uratować, jak się to czasem zdarza, za co dziękuję, pod komentarzami, pod filmami, w komentarzach, które może dajecie, o tak, żeby to było bardziej sprecyzowane. Także mniej problemów, a jak macie problem z jakimś tam pomiarem, z jakimś tam odczytem, to dajcie znać, bo naprawdę, wierzcie mi, że zdarza się przypadków coraz więcej, coraz gorszych, a ceny są, jak wiecie, na rynku polskim coraz niższe. Czyli idziemy do sklepu, wszystko kupujemy coraz tańsze, coraz niżej i możemy sobie pozwolić na to, żeby szastać sobie na prawo i na lewo. Także nie dajcie się naciągać, ratujemy portfele, macie problemy, piszcie i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!